Marta Grabatowska, dzień dobry. Rozmawiam z panem Janem Dietrichem, dyrektorem Kościelskiego Domu Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani Marto. Panie dyrektorze, tak to już niestety jest, że wszystko co dobre szybko się kończy i tak zostały nam już tylko 2 tygodnie wakacji. Czy coś ciekawego będzie się działo przez ten czas w naszym mieście? W repertuarze mamy zapisany występ artysty, który nazywa się Norbi. Państwo świetnie go pewno znacie z różnych programów, także tych starszych, bo to nie jest gwiazda, która się dzisiaj narodziła. Ale szykujemy dla państwa całe jeszcze multum przyjemności. Oczywiście ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim robimy jak co roku czytanie bajek kaszubskich. Tu na rynku będziemy organizowali miasteczko Herberta, zajmiemy się jego twórczością. Każdy z państwa, który tutaj zagości, otrzyma coś ekstra związanego z twórczością naszego wielkiego poety, pewno największego powojennego człowieka w tej dyscyplinie. Ale szykujemy mnóstwo programów i projektów także pod zamkniętym dachem i tak 21 będzie pierwszy koncert jazzowy Pawła Różkowskiego z Olkiem Narkunem. To niespodzianka. 2 dni później, 23, Piotr Słopecki, dzięki uprzejmości Crédit Agricole i zespół Zagan Acoustic z Pawłem Zagańczykiem, który dzień wcześniej z zespołem Symfonia Varsovia, naszym najsłynniejszym zespołem klasycznym, wystąpi w telewizji. Tak więc szykuje się gorący koniec lata, ale także jesień. Mnóstwo fajnych rzeczy, bo przecież jeszcze trwają obchody stulecia naszej niepodległości. A tak jak jutro z kolei pod kierunkiem Konrada Mastyły mamy nowy wypust młodych, super zdolnych ludzi, którzy śpiewają piosenkę z tekstem, z doskonałą muzyką. No i ci młodzi chcą to pokazać w sali Szopińskiego. To w ramach półkolonii, dzięki uprzejmości i miasta, i powiatu. Wiele się będzie działo także na Strzelnicy. My cały czas prowadzimy tam warsztaty. To są warsztaty z języka kaszubskiego. Dużo osób przyszło nauczyć się, bo już jedna seria była, prawda? Jeden turnus. Tak, i wszyscy ci, którzy uczestniczyli w warsztatach języka kaszubskiego, chcą do niej wrócić jak najszybciej, już na wyższym poziomie. My tam nie tylko się uczymy języka kaszubskiego, ale też przeróżnych zwyczajów, tańca, bo to jest też ważne, jak przygotowywano stół, jak zastawiano, jak się bawiono. Wiem, że ludziom wydaje się, że wszystko mniej więcej wiedzą, ale sęk w tym, że kaszubszczyzna nie była jednolita, jednorodna. Północ trochę inaczej, my trochę inaczej, a to wszystko jest niezwykle ciekawe i bardzo śmieszne, o czym przekonali się uczestnicy warsztatów. Nie uczestniczyłem nigdy w warsztatach, które byłyby tak wesołe. A czy trzeba się zapisywać na te warsztaty? Tak, trzeba się zapisywać zarówno dla tych, którzy jeszcze nie uczestniczyli w nich, jak i tych, którzy chcą już przejść do sekcji, nazwijmy to, mistrzowskiej. A kiedy ruszy nauka znowu? Liczymy, że koniec września i wtedy będziemy mogli na Strzelnicy dalej odbywać, ale jest multum zajęć też dla dzieci, które chcą rozwijać swoje plastyczne zdolności. I między innymi były to na przykład zajęcia stworzenia pachnącego woreczka, który wypełniony jest ziołami przeróżnymi, które rosną bardzo często w lasach, na polach. Tak więc już nie tylko zajmujemy się astronomią, która dominowała pod koniec roku szkolnego. Obserwowaliśmy zarówno Jowisze, jak i czerwoną tarczę księżyca.
A więc tych możliwości jest bardzo dużo. Dodajmy do tego, że Kino Remus pracuje także w sposób ciągły. Teraz Mamma Mia, część druga i muzyka Abby. Myślę, wprowadza dobry nastrój wszystkich tych, którzy przyjechali do Kościerzyny, ale i samych mieszkańców. Mieszkańcy sami też odnajdują się na rynku przy scenie. I to jest też ważne, że uczestniczą we wszystkich koncertach. Jest nas coraz więcej. Nie odpuściliśmy rynku, nie odpuściliśmy samego centrum i za to bardzo dziękuję za wsparcie zarówno władzom miasta, jak i powiatu, który coraz bardziej się włącza w nasze imprezy. Panie dyrektorze, chciałabym, żebyśmy jeszcze powiedzieli kilka słów o tym, co mówił mi pan wcześniej, czyli o kaszubskim zespole pieśni i tańca Kościerzyna, bo nasz zespół podobno został świetnie przyjęty w Polsce podczas ostatniego występu. No i powiedzmy od razu, że nie tylko w Polsce, ale i w Serbii, bo kiedy występował w Serbii, z całej grupy zespołów, które występowały tam na festiwalu, to Kościerzynę potraktowano w taki sposób uznaniowy, dając jej najlepszy czas na finał. Czas, który był wielokrotnie dłuższy niż innych zespołów. Tyle mieli do zaoferowania. W Polsce z kolei to przed dosłownie paroma dniami Święto Wisły w Toruniu, impreza bardzo ludna, zorganizowana nad brzegami Wisły. Zespół nie tylko fantastycznie wystąpił, nie tylko za nim chodzono, jak to mówi, czy prosząc o kontakty, by zaprosić ich ponownie, ale także to, że zespół wystąpił na łodziach prawie w takiej barokowej, w takim barokowym anturażu, gdzie śpiewał kaszubskie utwory, to bardzo miłe, że nasza kultura została doceniona, nasz zespół szczególnie, bo zespół, już Państwo wiecie, przynajmniej ci, którzy byli na spotkaniu z Ciofem, gdzie stawaliśmy przed wysokim jury, że nasz zespół świetnie się sprawdza, jest w bardzo dobrej dyspozycji, nie mamy kłopotu z ilością par. Świetnie jest przygotowany pod względem muzycznym, ale także jeśli chodzi o taniec, pary taneczne wykazują dużą kondycję i miło ich oglądać. Ja Państwa namawiam, bo każdy występ zespołu Kościerzyna to już jest teraz zupełnie co innego. Czy udało się wtedy zdobyć ten certyfikat CIO? Oczywiście, bo problem w tym, że nasz zespół jest nie tylko dobry jakościowo, ale też dobry widowiskowo. Widziałem pewnego rodzaju żachnięcie się aż jurorów. O, no to macie aż taki dobry. W tej chwili tych zespołów, które mają taki certyfikat, jest na Kaszubach niewielu. Do trzech chyba się nie da doliczyć. A zespół kościerski rozwija się bardzo szybko i prężnie i nie wiadomo, jakie jeszcze argumenty będą użyte przez fantastycznych młodych ludzi, bo przecież oni się zmieniają. Jedni idą na studia, drudzy do pracy, a jednak mimo tych wszystkich problemów stają, ubierają stroje i reprezentują nas w różnych ważnych miejscach. Panie dyrektorze, dziękuję pięknie. Oczywiście Państwu przypominam, że wszelkie informacje o tym, co będzie działo się w naszym mieście, okolicy, znaleźć można na stronie internetowej Kościerskiego Domu Kultury i u nas na kościerzyna24.info w zakładce imprezy. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję również.